Kiedy przygotowywałem się do tego kazania, to kolejny raz sobie uświadomiłem, że im jestem starszy, tym mam mniej do powiedzenia. I mnie tak dziwi, bo czasami jak któryś z księży miał jakieś dłuższe kazanie, to potem w zakrystii mu księża mówili, że się starzejesz, bo już nie masz umiaru w tym, ile mówisz. Widać, różne modele są księży. Wasza parafia jest pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. I tak jak jechałem tutaj na tą mszę świętą, to sobie tak pomyślałem, jak jest miło i przyjemnie, kiedy w niedzielę ubierasz się i chcesz iść na mszę świętą do kościoła i po drodze ktoś cię spotka i zapyta, gdzie idziesz, a ty mówisz, idę do Bożego Miłosierdzia. Żeby w tym Bożym Miłosierdziu się ogrzać, żeby go doświadczyć, żeby się odnowić. Dzisiaj też zbieramy się po to, aby wspólnie czcić tą Bożą miłość miłosierną, jaką rozlewa Bóg na każdego z nas. Pozwólcie, że na początku przeczytam krótki urywek z Księgi Mądrości, który rzuca takie światło na Boga, który jest miłosierny. Czytamy tam takie słowa: nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twojej mocy. I oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś. Bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś ty tego nie chciał? Jakby się zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia. Nad wszystkim masz litość. Miłujesz bowiem wszystkich. Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje. To jest źródło Bożego miłosierdzia. On nas stworzył, a Biblia mówi, że to, co stworzył Bóg, jest dobre. Dlatego tak Panu Bogu zależy na każdym z nas. Boże miłosierdzie to nie jest przejaw Jego słabości, ale Jego wszechmocy, Jego wielkości i Jego mocy. Boże miłosierdzie rozlewa się na wszystkich nas. I tak, kiedy czasami chcemy głębiej zrozumieć jakąś prawdę Bożą, to warto jest sięgnąć do oryginalnych słów w Biblii, które mówią o tej prawdzie Bożej. Ja nie jestem jakimś profesorem i nie znam oryginalnych języków Biblii, ale dla mnie też to było takie ciekawe i sięgnąłem trochę, żeby poczytać, żeby zobaczyć, co oznacza w Biblii słowo miłosierdzie. Jest takie słowo rachamim, hebrajskie słowo, które tłumaczy się jako miłosierdzie. Od tego słowa pochodzą słowa, które oznaczają łono matczyny. Ja mówię, nie będę tu mędrkował, bo tych słów tak nie znam i gramatyki też hebrajskiej nie znam, ale to, co przeczytałem, to od tego słowa właśnie rachamim pochodzi słowo, które oznacza łono matczyny. Oznacza także wnętrzności człowieka. To znaczy, że Bóg jest na tyle wzruszony losem człowieka, szczególnie tego, który się zagubił, który zbłądził, że ten los dotyka jego wnętrza. Jest też inne słowo, Hanan, także ono tłumaczy się jako przejaw Bożego miłosierdzia. Jest to takie ukierunkowanie ku drugiemu człowiekowi, ku drugiej osobie, jak gdyby stałe takie usposobienie, które się odznacza wielkodusznością, życzliwością i łaskawością. Czyli Biblia nam mówi o tym, że Boże miłosierdzie to nie jest jakiś tylko
chwilowe takie wzruszenie Boga. Kiedy idziemy do spowiedzi, tych 5 minut, które tam mamy, czy 10 na spowiedzi, wtedy Bóg jest miłosierny w stosunku do nas. Albo dziś, jutro, kiedy będziemy świętować uroczystość Bożego Miłosierdzia, to wtedy Bóg jest miłosierny w stosunku do nas. Bóg jest miłosierny zawsze. Ta Jego miłość miłosierna rozlewa się na nas zawsze i Jego los na tyle Go wzrusza, że dotyka Jego serca, dotyka Jego wnętrzności. Kiedyś w jednej z parafii, dużej takiej parafii, na Boże Narodzenie ksiądz proboszcz organizował taki opłatek, spotkanie wigilijne dla osób takich biednych, chorych, którymi ta parafia się interesowała, o których się tam troszczyła. I ksiądz proboszcz na to spotkanie zaprosił swojego kolegę, też księdza profesora, żeby na początku tego spotkania coś tym ludziom powiedział o Bożym Narodzeniu. Taką konferencję, takie kazanie. I ten ksiądz profesor, młody, taki ambitny, mówi: bardzo się przygotowywałem do tego, żeby przed tymi ludźmi tak zabłysnąć, żeby mnie podziwiali, żeby zobaczyli, że nie nadaremno nazywam się profesorem, jestem profesorem. I dobrze się tak przygotowywał do tego wystąpienia. Przyjechał na to spotkanie, na ten opłatek trochę wcześniej, zaszedł na tą salę, gdzie miał być ten opłatek, tam już stoły były przygotowane, wszystko było przygotowane, stanął sobie gdzieś tam w kącie i tak obserwował. Do tej sali zaczęli przychodzić ludzie. Niektórych takich starszych, chorych przywozili na wózkach, niektórym pomagali przyjść. Przychodzili jacyś tacy nie bardzo ładnie ubrani ludzie, pomyślał, na pewno jacyś bezdomni, którymi ta parafia się opiekuje. Potem zobaczyła go siostra zakonna, która w tej parafii pracowała, podeszła do niego i zaczęła mu trochę tak objaśniać, że tu są te chore osoby, do których my chodzimy, których odwiedzamy. Przyszli też bezdomni, jakim rozdajemy zupę, podobnie jak w waszej parafii, tam też organizowali taki posiłek dla bezdomnych, dla tych potrzebujących. Mówi, są też grupa anonimowych alkoholików, którzy tutaj też przyszli, którzy też mają spotkania w naszej parafii. I potem ta siostra poszła i ten ksiądz został sam i mówi, tak się zacząłem zastanawiać, patrzeć na tych ludzi. Mówi, patrzę na tych nieuleczalnie chorych, tych, o których siostra mówiła, że mają rak albo że leżą samotni w domu, gdzieś tam w pokoju na łóżku. I mówi, zacząłem sobie myśleć, jak czuje się taka osoba. Wszyscy my myślimy o tym, jak żyć, jak najlepiej żyć, a dla nich godziny czy dni są już policzone. Gdzieś tam w samotności cierpią, leżą na łóżku. Co taka osoba czuje? Mówi, pomyślałem o tych bezdomnych. Nie mają domu, pokoju, swojego kąta, gdzie mogliby przyjść i być u siebie. Krzątają się gdzieś tam po mieście, a kiedy przychodzi wieczór, jak te psy szukają sobie miejsca, gdzie można by spać, przenocować. Mówię, co odczuwają ci alkoholicy, których wszyscy już odrzucili, którym nikt już nie dowierza, którzy sami sobie już nie dowierzają. Tyle razy na pewno sobie mówili, że więcej kieliszka nie weźmą do ręki, a ciągle przegrywają. Powracają do tego. Jak czuje się taki człowiek? I mówi, kiedy tak zacząłem myśleć, to mówi, stało mi się tak smutno. Mówi, aż mi się zrobiło niedobrze. I mówi, nic z tego, co przygotowałem, nie powiedziałem. Mówi, nawet nie wziąłem tych kartek, co sobie tam popisałem, ale pomyślałem tak trochę i starałem się jakoś podnieść na duchu. Ja myślę, że właśnie sytuacja tego księdza gdzieś tam nam pokazuje, czym jest miłosierdzie. Przejąć się losem drugiego człowieka tak, żeby cię aż wewnątrz zabolało. Aby twoje serce było smutne z powodu jego losu. Bo z łacińskiego słowa misericordiae, jak mówi święty Augustyn,
to smutek serca, kiedy patrzysz na nieszczęście innego człowieka. Bóg jest miłosierny. Bóg przebacza. U nas może ta miłość między nami jest, ale często brakuje tego miłosierdzia. To znaczy my kochamy, lubimy kogoś, jak jest dla nas dobry, ale nie daj Bóg, kiedy się by odwrócił od nas, kiedy by nas zdradził, kiedy by nam zrobił coś złego, my tak samo się od Niego odwracamy. A Bóg przebacza i uczy nas, abyśmy byli takimi samymi. My gdzieś do końca tego Bożego miłosierdzia nie rozumiemy. My byśmy chcieli, żeby Bóg był miłosierny w stosunku do nas, w stosunku do innych ludzi, ale iż tych, którzy nam zło uczynili, to w stosunku do nich Bóg nie musi być miłosierny. Na pewno pamiętamy z Pisma Świętego Jonasza, proroka, którego Bóg posyła do Niniwy po to, aby głosił nawrócenie Niniwitianom. Dlatego, że żyli grzesznie. I Bóg go to posyła i wiemy, że Jonasz nie poszedł tam. Odwrócił się, wsiadł na statek i chciał popłynąć w zupełnie innym kierunku. Ale Bóg ma na ludzi sposoby. Wiemy, że wrzucono go do morza, tam go ta ryba połknęła. I potem, kiedy Bóg zwraca się drugi raz do Jonasza, Jonasz idzie, głosi nawrócenie i Niniwa się nawróciła. Począwszy od najbiedniejszych do króla, zaczęli żałować za swoje grzechy i Bóg im przebaczył. I niektórzy egzegeci mówią, czy ojcowie Kościoła, że Jonasz nie poszedł do Niniwy dlatego, że się bał. Że to był rzeczywiście taki naród okrutny, że Jonasz się bał iść tam, żeby głosić to nawrócenie. Ale Jonasz sam powiedział, dlaczego nie poszedł do Niniwy. Powiedział Bogu, wiedziałem, że jesteś miłosierny, że im przebaczysz, że zmiłujesz się nad nimi. Tego Jonasz nie chciał. I Bóg się zmiłował nad nim. I potem jest jeszcze taka scena, kiedy Jonasz tam gdzieś lamentuje, siedzi pod jakimś takim krzaczkiem, który daje mu cień i w nocy Pan Bóg posłał robaczka do tego krzaczka, że go tam zniszczył ten robaczek. Krzaczek zaschnął. Jonasz był taki oburzony na Pana Boga. I Bóg pyta jego, czy gniewasz się na mnie? A on mówi, tak, jestem śmiertelnie zły za to, co zrobiłeś, że ten krzaczek zaschnął. I Bóg mówi do niego, to tobie szkoda tego krzaczka, którego ty nie posadziłeś, który nie dbałeś, a nie szkoda ci było tych 120 tysięcy ludzi, którzy tam w Niniwie żyją? Bóg jest miłosierny w stosunku do każdego z nas. Kiedy się do Niego zwracamy, kiedy prosimy o Jego przebaczenie, kiedy jest w nas pragnienie nawrócenia, ja myślę, nikt z was nie odszedł od konfesjonału, żeby nie uzyskał tego podniesienia takiego od Boga, który daje tą nową nadzieję, daje to nowe życie, który mówi, idź, zaczynaj od nowa, bądź lepszy. Dziękujemy Panu Bogu za Jego miłosierdzie, za to, że lituje się nad każdym z nas. I myślę, że ten smak miłosierdzia odczuwa ten, kto o miłosierdzie prosi. Kto tego miłosierdzia doznaje, szczególnie w konfesjonale, kiedy przychodzimy, kiedy Pan Bóg nam przebacza nasze grzechy. I Bóg zachęca nas do tego, abyśmy i my szli i byli też miłosiernymi. Aby los innych ludzi, szczególnie tych, którzy cierpią, którzy gdzieś się zagubili, nie był nam obojętny. Wasza parafia też, wiem, dba o takich ludzi. I może są niektórzy, którym się to nie podoba. Myśmy też, do tej pory tam w Odesie, też troszczymy się o bezdomnych i tam rozdawaliśmy tą zupę i czasami bywało tak, że podchodzili ludzie i mówili, czemu wy ich karmicie?
są bezdomni, to są fijacy, sami sobie są winni. Może i tu są też ludzie, którym się to nie podoba, że tutaj się rozdaje tym, którzy na to nie zasługują. Ale miłosierdzie to przejaw miłości w stosunku do tego, kto na tą miłość nie zasługuje. Kto z nas zasługuje na to, żeby przyjść do konfesjonału na spowiedź i żeby Bóg nam przebaczył nasze grzechy? Pan Bóg miałby nam odpłacić według tego, co uczyniliśmy, a On nam przebacza. Czy ten rozbójnik na krzyżu, któremu Pan Bóg przebaczył grzechy, któremu mówi, że będziesz ze mną w raju, czy on zasługiwał na to, żeby Pan Bóg okazał się miłosierny w stosunku do niego? Albo syn marnotrawny, który odszedł od swojego ojca, który, jak mówią egzegeci, jak gdyby powiedział swojemu ojcu, że dla mnie nie istniejesz, ty dla mnie umarłeś, bo poprosić spadek od ojca to było równoznaczne z tym, że ja ojca nie przyznaję, że ojciec dla mnie umarł już i roztrwonił ten majątek i powraca. Czy on był godny tego, czy zasłużył na to, żeby ojciec mu przebaczył? Nie był godny tego. Tak samo to, kiedy jesteśmy tacy dobrzy, czy pomagamy tym, którzy na to nie zasługują, no to jest sens miłosierdzia. Sens miłosierdzia. Dlatego nie starajmy się gdzieś tam w naszym życiu przeliczać. Bądźmy taki miłosierni, jak miłosierny jest Bóg. Amen. Bóg się nie da.